Był to strajk, który miał charakter okupacyjny, chociaż bardziej precyzyjnie powinniśmy powiedzieć, że charakter rotacyjny, dlatego że strajkujący nie przebywali cały czas w zakładzie pracy, natomiast poszczególne grupy się wymieniały, czyli jedni pracownicy byli, inni wychodzili na ten czas do domu. To był jeden z ponad 90 zakładów pracy, który właśnie w lipcu 1980 roku zaprzestał pracy. I zaprzestał pracy na kilka dni. Obok fabryki samochodów ciężarowych zastrajkowały także jeden z najstarszych zakładów w Lublinie, czyli Agromet, fabryka maszyn rolniczych, właśnie Agromet, czy także lubelskie zakłady naprawy samochodów. To były największe wówczas zakłady pracy. To było łącznie pewnie z kilkanaście tysięcy osób, które podjęły ten strajk. Utarło się w historiografii mówienie, że zaczęły się one od protestów, od tego nieszczęsnego kotleta w Świdniku. Jednakże geneza tych protestów jest szersza i bardziej poważna. To znaczy druga połowa lat 70., ten okres rządów Edwarda Gierka i te nieudane jego inwestycje okazały się być bardzo smutne, jeśli idzie o konsekwencje. Dlatego, że w pewnym momencie z winy braku surowców, braku gazu, braku prądu, na czas nie produkowały zakłady konkretnych wyrobów. Były przestoje w pracy, tracono w ten sposób pieniądze, malały także wynagrodzenia robotników, co powodowało też bunt i złe nastroje w pracy. Ale rzeczywiście takim bezpośrednim powodem tych protestów było wprowadzenie 1 lipca 1980 roku podwyżek na takie najbardziej codziennego użytku, potrzeby codziennej, produkty spożywcze, które to spowodowały, te podwyżki. Pierwsze protesty wcale nie na Lubelszczyźnie, też trzeba o tym powiedzieć, ale między innymi w Mielcu, w Tarnowie, w Ursusie, w Sanoku. To były jednodniowe, czasem kilkugodzinne protesty, ale ten protest, który się rozpoczął w WSK Świdnik 8 lipca, rozpoczął taką lawinę, która poruszyła pozostałe zakłady pracy.